Siemaneczko, misiaczki. Witam z powrotem wraz z... Niedźwiadki. Z niedźwiadkiem, niedźwiadki polskie. Co to za awokado? No właśnie, no to jest, co moi, to jest mój przyjaciel. Koniec, zdradziłaś mnie. To, koniec. Jest, to jest Zenek. Nie można tak, nie można. Nieładnie to tak z twojej ja strony. Ja ciebie nie zdradzam, to jest mój zwierzak. Zwierzak. Tak, nie. Jedni mają kotki, drudzy mają pieski, a Sandra ma awokado. Okej. Okay. Słuchaj, na jaką mapę głosujemy? Myślę, że coś medium, bo hard to tak... Chciałabyś Temple of Heirola? Ja nie wiem, czy gdzie ty mnie zaciągałeś do jakiegoś. Ja chcę Temple of Heirola. Bo ciekawiej brzmi. Dobra, naciskam to, naciskam. Dawaj. Nacisnąłeś to też? Tak, ja też to kliknąłem. Ogólnie jesteśmy tutaj nowi, gramy pierwszy raz. Ale podobno to jest troszeczkę takie, taki tryb, może ty nie będziesz kojarzyła, ale ma, na pewno większość się będzie kojarzyła. Survive the Disasters, czy coś takiego, czyli będą się działy różne rzeczy i zobaczymy, czy to przeżyjemy tak naprawdę. A tu jest na przykład, widzisz, nielimitowany czas, pod nadchodzi sztorm, rozglądaj się po mapie, jeśli chodzi o loot. Czyli będziesz musiała sobie chodzić i szukać na przykład pieniążków, tak myślę. Mhm. Fajnie, a tak konkretnie? No nie. O, ja jestem z jakimiś dwiema osobami tutaj, ty jesteś gdzieś indziej chyba. Czemu pojawiłaś? Jestem sama? Gdzie no, ty jesteś? Tak to w życiu. O, widzisz, patrz, jest napisane Find loot around the map, prepared for the incoming storm. Czyli możemy znaleźć jakieś przedmioty, a może to będą jakieś przedmioty, które będą nam pomagały przetrwać. Co o tym myślisz? Może. Ja mam kij baseballowy na przykład. Kurtki przeciwdeszczowe. O, found bat. Znalazłem kij, będę mógł pobić to tornado, ten sztorm. Czaisz? No super. A ja na razie nie mam pojęcia. Ktoś znalazł gaśnicę. A ja nic nie znalazłam, jak zawsze. Szukaj, szukaj, biegaj, szukaj po domkach, jakby nie patrzeć. Wszystko mi dobrze. A mata może być? Jaka mata? Do ćwiczy. Mata do ćwiczy. Nie wiem, co nie. Będziesz robić brzuszki w momencie, kiedy będzie sztorm? Okej, okay, jakby to, wiesz, to jest by też było pomysł. Zbyt piękne, jak ja bym brzuszki. O, tornado, robić. Musisz znaleźć jakieś miejsce. Chowaj się gdzieś szybko. Idę. Chowaj się gdzieś. Do chałupy mam wejść, tak? Emergency. O, znalazłem drugi kij. Mogę wejść do chałupy? Pomoże mi? O kurde, tornado nadchodzi. No dobra. Widzisz tornado? Nie widzę, jestem w domu. Schowałam się w rogu. Gdzie jest to tornado, kurde? A ono już nie przeszło? Spójrz w niebo. Nie mam nieba. O ja pier. O ja pier. No. Ty, no bo ja w domu jestem, ja nie wiem, czy mi ten dom coś pomoże. No to uciekaj, uciekaj. Jak idzie, jak będzie szło w twoją stronę, to o, rozwala i to ostro. A ja wiem, w którą Sandra, stronę uciekaj. Idzie? A ja wiem, w którą stronę idzie? No widzisz, w którą stronę leci, nie, nie widzisz? Nie widzę, bo stoję w ścianie. To nie stój w ścianie, uciekaj z tego domu, bo zginiesz. Dobra, biegniesz gdzieś, nie widzę cię, nie widzę cię. Ja ciebie też nie widzę. O kurczę, ja muszę też powoli uciekać. O nie, zraniłem się. Ja nie mam gdzie biec, Krystyna, nie mam w którą stronę biec. Ja nie mam w którą stronę biec. O nie. Zabiera mnie, Krystyna, tornado mnie zabiera. Niech cię nie zabiera tornado, uciekaj. No nie mogę, no zabiera tornado. Uciekaj stamtąd, co ty robisz? Zabiera mnie, ciągnie mnie po glebie. O nie, odfrunęłam. Nie daj się. Odfrunęłam. Uciekaj stamtąd, szybko. No jak mam uciec z tornado, które mnie porwało? Normalnie, odpychaj się nogami. Jestem sparaliżowana. Kurde, dawaj. Moja głowa jest zepsuta. Ty no serio. Dobra. Call for gdzie help. Ty jesteś? Call for help, dobra, wołam for help. Dobra, gdzie jesteś? Idę ci spróbuję pomóc. No kurde, gdzie jestem, no? No musisz, ja określ mi swoją pozycję, gdzieś przy jakimś domu rozwalonym czy czymś? Nie mogę, bo mam czerwone, jest czerwone, wszystko jest widzę, czerwone. Widzę twój znacznik, idę do ciebie, powoli, idę. Ja widzę tylko jakiegoś człowieka idę z idę do ciebie, idę. Help. O nie, zabiera mnie chyba dalej. Dobra, znowu chcecie zabrać, czekaj, ja idę po ciebie. Nie. Tu dwie osoby wymagają, idę cię resuscytować. Ale ty idziesz. Idę, ja jestem ranny, to dlatego ja tak idę. A mi napisał, że your skull is broken. No to wiesz, jeszcze sparaliżowana jestem. Jak mam ci pomóc? Kijem? Tak, dobij mnie najlepiej. O, mogę? Czekaj. Ratunku! Ja tylko chciałem jej pomóc. O nie, co my robimy w tym momencie? Ukradłem cię i ratuję cię. Nie pytaj. Jak to wygląda? Dobra, zostawiam cię, elo. Jak lalkę szmacianą na podłodze. Kijem cię pobiję.
Przestań! Jak ty chodzi? No weź Krystian, ja... Czy ty rozumiesz, że ja nie mogę wstać, bo jestem sparaliżowana? Czy ty nie rozumiesz ja po polskiemu? Ja cię paraliżuję dopiero, kurczę, masz. To dawaj, dobijaj mnie. I tak życia nie będę nice miała. Nice work, no. Super robota. Przeżyłem. No super. Super robota. Walenie siostry kijem bejsbolowym bupie. O nie. Ty widzisz to? No, no to tu też nam budynek pomoże. Ładnie. Ale ja cały czas wstać nie mogę, bo... Ja, bo ty, ja jestem to rośliną, nie? I co? A powiedz mi tak szczerze. Powiedz mi jedną rzecz. Tak. Co? Aha. Okej, okay, dobra. Muszę zabrać jednak ciebie i awokado. Gdzieś? Super, dziękuję, że w końcu na to wpadłeś. Idziemy. Po tym jak leżałam, wyziębiłam się na glebie. Spokojnie, damy no, ale radę. Szybko, aż taka ciężka jestem, zaraz nas rozkwasi ten dobra, deszcz. Dobra, nie rozkwasi nas tak szybko. My Boże, jesteśmy twardzi, dobra, tu jesteś... Ty też masz czerwoną mapę? Ja, widzisz życie nade mną w ogóle jakieś? Nie, na tobą widzę tylko napis i wszystko na kogoś czerwone, dlatego ciebie się pytam, czy ciebie też jest czerwone? Nie, na spokojnie, na spokojnie. Ja nie wiem, czy ja muszę cię gdzieś podrzucić, czy o co chodzi? Tak, podrzuć mnie, już i tak się ruszać nie mogę, jeszcze mną podrzuć. No... Już mnie kijem dobiłeś. Podrzucam się, uwaga. Ty zobacz, tutaj tego kwas wyżera. Jezu, no przestań! Przestań! A chodź tu! Boże, no co ty mi robisz? No nic ci nie robię. Dawaj, idziemy. Ale na to aż się ciężko patrzy, na taką czerwoną mapę z zielonym deszczem. Idziemy tu pod bramę. O! Jezu! Dobra, coś się naprawiło. Czy to się coś z kolorami nie stało? Myślisz, że to tak powinno być? Nie wiem, zastanawiam się, gdzie mam cię wyrzucić. Okej, okay, poszedł sobie. Tu mnie Storm. Wyrzuć, do rzeki. Dobra. Do rzeki mnie wyrzuć. Pochowaj mnie. Ja nie mogę, nie, spoko, Krystian, dzięki. Ewidentnie, o. No, to jest... Halo, tak się nie pływa chyba. Na główkę skaczesz. Idziemy. Rękę złamaną czy nogę? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ty no, nie no, super, ja jestem po prostu niepełnosprawna i ty musisz do mnie wszystko... O, już żyjesz. O, kolory mi wróciły. Nice, przeżyliśmy. Czy ty przeżyłaś? Przeżyłaś, bo cię trzymałem. Przeżyłam po tym, jak miałam najlepsze jest to, że rozwaloną dostałem, głowę. Dostałem tyle samo coinów, co ty. Mimo, że ty leżałaś całą rozgrywkę, ja cię nosiłem. Okej. Okay. No właśnie, ja przeżyłam mimo tego, że zostałam sparaliżowana. Jaka padaka. Została mi rozbita głowa. Kwas acidowy mnie rozpuścił. Brat mnie wrzucił do rzeki i skopał i jeszcze kijem baseballowym. Nieprawda, nieprawda to. Udowodnij. Wszystko jest nagrane. Także spoko. Nie ma tutaj nic do ukrycia, Krystian. Wszystko się nagrywa. No wiesz, ogólnikowo, nie? Uh-huh. To wiesz. Możemy pójść na Death Valley na przykład. To brzmi strasznie. Bo byłoby fajnie, jakby Mamy było łatwo, sekund. Jakbyś nie zginęła. Ja chcę iść na Islanda. Dobra. Gdzieś mnie wzięła, ale nie wiem gdzie, bo nic nie kliknęłam. Nie zdążyłam. Dawaj, lecimy. A myślisz, że będziemy razem? Oby. Ja nic nie zdążyłam kliknąć? Oby. O, patrz, jesteśmy na Islandzie. O, znowu sztorm. A, to jest po prostu sztorm, to jest ogólnie, ale dzieją się różne rzeczy, niech będzie. Fajnie, dobrze, super. Ja pływać nie potrafię, także... Będzie ciekawie. Dobra. Znowu tornado. Infernado, widziałeś? No. Będzie infernandowe tornado. O, znowu jestem przy kimś, muszę ciebie znaleźć. Powiedz mi, gdzie jesteś? O Boże, naprzeciwko tego wraku. Jakiego wraku? Jesteś na statku? Nie, jestem na wyspie naprzeciwko wraku. Na wyspie naprzeciwko wraku. O, płynę po ciebie. Jak tu płyniesz? Dawaj, czy to ty tam, jak dawaj na mój płyniesz? Statek rybacki. A ja wiem, gdzie ty jesteś? Przed tobą. To jest ten? Nie, tutaj ten większy. Tu, a. Siema. Ja mam duży statek, zapraszam. Jestem. Dobrze, dobra. Nice, no. Wpłynęliśmy w kogoś. O nie, jestem pod wodą. Jestem skakuj, pod wodą. Skakuj. Infernado, you can burn to death. A, możemy się spalić. Będzie tornado, ale z ogniem. Myślisz, że to będzie dobry pomysł, czy nie?
Nie wiem, ale nie mogę. Krystian, no nie pójdź. A dobra, sorry, musisz też wejść. Dobra, dawaj. Włazisz. Chcę wejść, ale nie mogę wejść. No jak? No wchodzisz po prostu po drabince. Jezu, no serio? No dawaj, po drabince. Lecisz. No, Krystian, wiem, że po drabince, ale... No. No i co za jestem... problem? A tu nie ma gdzieś... No bo wcześniej nie mogłam. Nie ma gdzie... Jest uwiecznione. Jest ognisty tornado. Gdzie? No tam. O nie. A nie, dawaj. Zapierdzielaj, Krystian, ty w ogóle sterów nie masz. Wiem. Na czym ty siedzisz? Chodź, zmieniamy łódkę, szybko. Zmieniamy na tą, bo ta jest mniejsza, będzie łatwiej kierować. Na pewno! Ona nie jest mniejsza. Nie wiem, płyniemy do rogu. O płyniemy kurde. Prosto w tornado. Nie płyniemy dobra, prosto to ja w tornado. Idę z tej strony. Obronimy się. Niech ciebie najpierw spali. Nie, paduwa. Tak, schowam się za tobą. Pa, to bierzemy, to jest najlepsze. Co? Gdzie? Tu. O Jezu! Dawaj. O Jezu. Skakuj. O Jezu, chwila, jesteś pode mną. Teraz chodź, teraz no chodź. Tu. Dawaj, bo tu idzie do nas, dawaj! Tu, skakuj do mnie szybko, tu! Gdzie ty idziesz? To nie ja no jestem! No do ciebie idę! Tu, słuchaj, mała jak łódka obok dużej łódki, pijana jesteś? Skacz do wody, szybko! Dobra, dawaj! Dawaj tu do mnie, szybko! Siadaj z dupą! Dobra, mamy turbo! A! Teraz to jest gorsze. Utopić się, czy żeby cię tornado spaliło. Nie, zobacz jak lecimy. No zaraz obok niego płyniesz. Spokojnie, my sobie damy radę. Oba jak na płyniemy. Uważaj. Jak kulturalnie, spokojnie Sandra. Przeżyjemy, dobra? Ja już raz umarłam wielokrotnie. Nie, ty nie umarłaś, ty po prostu taktycznie zniknęłaś z planszy. A ja taka zadowolona ze z tyłu siedzę, to moja woka do wszystkim macha, hej, hello, nie ma co, nie ma żadnego tornado w ogóle ognistego, nic się nie dzieje, a ten se utknął. Krystian. Okej, zawracamy, dobra. Właśnie. Tak się zacząłem zastanawiać, czy to idzie w naszą stronę? Bo to jeszcze 17 sekund. Dowiesz się w swoim czasie. Dobra, czy idzie... chodź, patrz, czas zrobić taktycznie coś. Teraz ty prowadzisz. Co? No dawaj. Na pewno. Prowadź, dawaj. Jezu. I to będzie według ciebie taktyczne? To będzie taktyczne, tak. Znika tornado ogniste. Uj, chyba, że jeszcze w nie wpłynę. O Jezu. O, zniknęło. Oj, dupa. To było ciekawe. Czemu wysiadłaś? Wsiadaj. Nie wysiadłam. Nie mocz niedźwiedziej pupy. Tsunami będzie, o! To wiesz co, chyba płyń do dużej wyspy i idziemy na ten duży... Szybko! Szybko, Sandra! No domek! Dobra, lecę. Gdzie jest tsunami domek? Jest tuż za nami, nie oglądaj się! Nie chcę. Szybko! Nie będę. Szybko! Dawaj! Na górę! O Boże! Skakuj! Znowu ci się na dupę patrzę. Dobra, jest, udało się. O kurde, leci tsunami. No nie widzisz? Patrz jak leci. O Boże. O, ktoś sobie niestety zginął. Dobra, przeżyliśmy, Sandra, co? Nice. O Jezu. Na drabinkę skocz pod koniec, bo inaczej sobie... O, nie stało ci się to nic, było... bardzo dobrze. Słuchaj, dzięki nasza łódka niestety, ale... Została pochłonięta przez żywioł. Tak to... Witam panią bardzo serdecznie, zapraszam panią na wakacje. Chciałbym pani zaproponować domek letniskowy, mało... Hotel all inclusive. All inclusive, oczywiście bierzemy bardzo mało. Może pani wybrać albo pół tego domku bez dachu, albo cały domek z dachem, tylko że bez ścian. Albo łódkę do połowy zatopioną. Albo do połowy zatopioną łódkę, tak też. The survivors. No ale jesteśmy dobrymi graczami. Nie widzę, gdzie ja biegnę. Komputerowymi. A ja mam awokado, moja awokado jest najśliczniejsza. Ja byłem ładniejszym awokado, ale niech ci będzie. Miałeś pestkę. Ty też masz pestkę. Nie, to moja awokado no, też masz pestkę. Pestkacza masz. O, tak naprawdę. Wszyscy powiedzą, że mam słodkie awokado. Okej. I ma rumieńce nawet. Awokado w sensie. O! No tak, to przecież nie ja. Hotel Interstate Neighborhood. To gdzie idziemy?
Na hotel? Chodź na hotel może. Chodź na hotel, dobra. Idziemy do hotelu, może tym razem sam dach zostanie. Na pewno mnie wyciągnie. Wiesz, no... Ale jakby nie patrzeć... W sumie trzęsienia ziemi nie ma, ty. Tornado tylko, nie? I te. I te, te. No. Te trzęsienia nie ma. Mhm. Ja zawsze mówię, że jeżeli byłaby jakaś apokalipsa albo jakieś, kurde, ta katastrofa... Lotnicza? Jak to się mówi. Nie, to, nie, teraz mi wypadło z głowy. Naturalna. Naturalna. Się tak mówi, nie? No, że jakieś ten właśnie trzęsienie ziemi czy coś... To ja bym pierwsza padła. Jakbyś miała wybierać z takich katastrof, to jaką byś wybrała? W której bym najprędzej chciała zginąć? Nie, nie powiedziałem, że zginąć, ale którą byś miała najchętniej byś przyjęła? Najlżej. Co to za jakieś chore pytanie? Nie wiem. Ale że z naturalnych, katastrofa naturalna? To najlżej... Czekaj, mamy powódź, pożar, powietrze, tornado, trzęsienie ziemi, erupcja wulkanu. Myślę, że z jednej strony tornado, ale jeżeli by nie waliło mi się prosto na chałupę. Tak, coś, no to ale jakby wiem. Coś. Okej, okay, rozumiem, dobra. Wulkan, no nie, no, ale najlepiej jakby wybuchał gdzieś na Hawajach, a nie tutaj. A ty odpowiedz na to pytanie, co byś chciał w powodzi? Ja bym chciał burzę piaskową. Czy w tornadzie, czy... Bo chowasz się w domu i elo. Chowasz się w pokoju, w którym nie masz szyb i ci nic nie zrobi. O, jest tornado, no, musimy wyjść na zewnątrz, żeby wiedzieć, gdzie wali. Musisz uważać. To właśnie chyba jakieś tornado, pójdziemy, to pójdziemy do środka sobie, nie, wejść. Pójdziemy sobie na mur i zobaczymy, gdzie jest tornado. Mówię ci, to jest... Sam się idź idę. Na mur, dobra, ja nie pójdę sobie sam na mur. Na mur. Widzę, gdzie się tworzy jakby, co? Dobra, idę ze stąd. Nie, no ono dopiero się tworzy. Nie powiedziane, że jedzie w naszą stronę. Nikt nie powiedział. O, widzisz, jedzie w drugą stronę. Bardzo ładnie. Pa, pa, zagnam panią. Idziesz sobie do środka, tak? No chodź tu, kretynie jeden, no. Ja? No patrz, no nie, no ja sobie stoję po prostu. To jest mała burza piaskowa, nie przejmuj. Oglądałeś ten film 2012? Tak. Słuchaj, ja ci powiem szczerze tak. Uważam, że zaraz nie będziesz miała po co wchodzić do tego budynku. Czy to... Nie! Aaaa! Sandra! Pomóż mi! O nie, porywa mnie! Ale mnie też porywa! Ale mnie też porywa! Czekaj! Dobra, cicho, jestem tutaj. Moje kolano, jestem obok ciebie, uciekam! Ej, mam ci jakoś pomóc! No, trzymaj mi drugie kolano. Nie wiem, czy mogę ci pomóc. Mam złamaną prawą nogę i lewą rękę. Chodź, popchnę cię. Ale to co, ty pod drzewo idziesz? Tak, pod drzewo idę. To chyba nie o to chodzi, jak tornado idę jest. Się schować, ja się boję, jak jest tornado. Idę się pod lampą. Idę do samochodu policyjnego, tam się nic nie stanie, na pewno. Na pewno, mówię ci. Uważaj. Idę. To mówię, tak jak w tym filmie 2012, stał ten idiota sobie na tej górze, aż go nie pa, ja się tu schowam, za samochodem policyjnym, nie będą mnie widzieć. Tornado na pewno nie porwie samochodu. Idzie centralnie na nas, ale ja nic nie mówię, idzie Christian, centralnie nie. Na nas, minie nas, mówię ci, że tak. Nie. Mówię ci. Nie, nie mówię minie ci, nas. Że minie nas. Nie przyjdzie tu, patrz, nie przyjdzie. Dobra, może nie. Jednak przyjdzie. No, nie, jednak nie przyjdzie, poszło sobie, widzisz? No gdzie ty? No ja się chowam. Idę do samochodu. Nie mogę wyjść, to na samochodzie ja cię... się będę. Ała, nie spychaj mnie. Ja cię z jednej strony tutaj tak, o, chcę cię sekurować, a z drugiej Sandra. Strony pale głupa i się chowam za tobą. O nie! Poleciałem! Ratunku! Widzę cię! O nie, leżę na samochodzie, jestem sparaliżowany. Sandra, podnieś mnie. Ja też, a twoja skul też jest broken? Podnieś mnie. Ja jestem cały broken. Ale widzisz, że ja leżę obok ciebie, nie? A, ty jesteś też do podniesienia. Standard, żadna nowość. Co to za podwójne standardy? Czemu on tobie pomaga, a mi nie? Bo co, jestem facetem, a ty dziewczyną? No to jest, tak, to są podwójne standardy. Nie robi się tak. Dziękuję. Nie. A czemu ty za mną gdzieś lecisz? O, on, on chce cię ukraść. Boję. On mnie porywa? No właśnie, mnie porywa gdzieś ty. Ja zadzwoń Krystian po pomoc. Słuchaj, ja jestem sparaliżowany, leżę sobie tutaj i... A, będzie tsunami. Sandro, idioto, zostaw mnie, idź po mojego Sandra, brata. Chyba w tym przypadku, niestety,
będzie pisana mi śmierć. No nie, idź po mojego brata, proszę. Poczekaj, napiszę do niego. Nie wiem, po jakim on pisze, ale złamałem sobie... My brother. Ale złamałem... lewa noga mi tylko żyje, że tak powiem. Gilad... Is. Ja tu poleżę. Please. Może nie będzie taka może nie będzie takie wysokie to tsunami. Where is he? On police car. O, żegnaj, Sandra. Jednak była wysoka. Porwało cię? Ty, Christian, ja do niego napisałam. Pomóż mojemu bratu Gilatis. A on się nie zapytał, where is he? A ja napisałam, on police car. Wybacz, Sandra. Niestety nie było mi pisane. Too late, so sorry. That's okay. Czekaj. Co chciałeś? Mogę ci coś jeszcze odpisać? I'm gonna go his funeral. Co? Że napój mi pogrzeb? Co? Gdzie wy jesteście w ogóle? Nie wiem, on mnie zabrał na jakąś naprzeciwko tego samochodu, co byłeś na taką górkę. Mnie zabrał na taką wieżyczkę. A, czemu leżysz? Wstawaj, leniu. A ja wiem. Wstawaj, leniu, to chyba ja przyjdę na twój... O, ja niby przeżyłem, widzisz to? Survive. Jak to się stało? Bo ja byłam z tobą mentalnie. Okej, a teraz wstawaj, leniu, i się żegnaj, a nie... Halo? Dobra, ja nie wiem, co ty robisz. Jesteś opętana, uciekam od ciebie. Idź sobie. Jesteś opętana totalnie. Elo. Nie, idę. Żegnaj. Papa! Żegnam wszystkich!